Pewnego pięknego dnia profesor biologii szedł sobie prostą drogą do szkoły. Najpierw zobaczył uczniów, którzy stali przed szkołą i rozmawiali. Potem wszedł do sali i przygotował wszystko, co było mu potrzebne do zajęć. Studenci też weszli do sali i zajęli swoje miejsca. Kiedy wszyscy usiedli, profesor powiedział do studentów: "Zaraz pokażę państwu żabę. Będzie ona tematem dzisiejszego wykładu. Nauczycie się na tych zajęciach, jak one żyją, co robią oraz jak się chronią przed osobnikami, które są agresywne do nich." Profesor zaczął wtedy szukać w torbie, ale miał problemy ze znalezieniem jej. Po chwili z torby wyciąga bułkę z wędliną. "A wydawało mi się, że jadłem śniadanie?"